Kontynuujemy obecnie serię Wszechmocna Krew. Nasza lekcja numer 4 to dokonania krwi. Nasz tekst pisma to Jan 6:53. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Również chciałbym, abyśmy ponownie przeczytali Hebrajczyków 9:7. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Widzimy tutaj, że Pismo mówi nie bez krwi. To stwierdzenie obejmuje wszystko. Jest wiele religii i wszystkie wynalazły sposoby, jakimi próbują dojść do Boga. Ale nie ma innego dojścia do Boga, jak tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Ceną za to, co mamy lub czego pragniemy duchowo, jest krew Jezusa. W poprzedniej lekcji omawialiśmy oczyszczającą moc krwi. W tej lekcji chcemy przyjrzeć się bliżej temu, co nazwaliśmy dokonaniami krwi. Krew odżywia całe ciało, każdą komórkę. Mamy miliardy takich komórek. W ciele ludzkim jest od 6 do 8 litrów krwi. Ta krew opływa całe ciało co 45-50 sekund. Przepływając przez ciało, krew niesie pokarm do każdej komórki. Biblia mówi, że życie ciała jest w krwi. To pokazuje nam inteligencję tej krwi. Krew, przepływając przez ludzkie ciało, zabiera pożywienie, witaminy i minerały, które przeszły przez nasz system trawienny i dostarcza te pożywki do każdej komórki w ciele. Inteligencja krwi polega na tym, że potrafi ona wziąć wszystkie te witaminy i minerały wydzielone z pożywienia, które spożywaliśmy, i zmieszać je we właściwej ilości i jakości dla każdej komórki w ciele. Krew nigdy nie dostarcza niewłaściwego pokarmu dla danej komórki. Zważywszy, że w ciele są miliardy komórek, jest to wielkie dokonanie. Pozostaje pytanie, a co z duchowym ciałem Chrystusa? W tym mistycznym ciele, zwanym ciałem Chrystusa, duch i krew stają się jedno. Jest duch i jest też krew. Ich jedność jest taka jak jedność Trójcy. W Rzymian 8:2 Paweł powiedział, że Duch Święty był duchem życia. Jezus powiedział, jeżeli nie będziecie jedli ciała mojego, to znaczy jego słowa, i pili krwi mojej, to jest ducha życia, nie macie w sobie życia. Jan 6:53. Jest źródło, które płynie przez to wielkie ciało, obmywając i karmiąc każdego członka ciała Chrystusa. Ta krew płynąca przez ciało Chrystusa zaspokaja dokładnie każdą potrzebę każdego członka. Ona przepływa co 40-50 sekund, niesie z sobą wszystko, czego osobiście potrzebujesz. Nie ma takiej potrzeby w ciele, której ta krew nie mogłaby zaspokoić. Każda potrzeba duchowego człowieka znajduje zaspokojenie w rzece życia.
przepływającej przez ciało Chrystusa. Życie jest w krwi. Duch Święty jest przenośnikiem życia. I jeżeli masz to życie, to masz w sobie odpowiedź na wszystko. Krew nie tylko odżywia i oczyszcza, ale reguluje również temperaturę ciała. Kiedy jest bardzo gorąco, krew wyrównuje różnicę i temperatura ciała jest normalna. Kiedy jest bardzo zimno, znowu krew wyrównuje różnicę i temperatura ciała pozostaje w normie. W lutym 1992 roku byłem w Benin, w zachodniej Afryce, gdzie usługiwałem na konferencji zborów bożych. Temperatura wynosiła tam 43 stopnie. A my byliśmy pod winylowym namiotem. Pod namiotem temperatura wzrosła do 50 stopni. Głosiłem tam przez tydzień. A kiedy wyjechałem stamtąd, poleciałem do Rosji. Kiedy wylądowaliśmy w Moskwie, ogłoszono, że temperatura wynosi tam minus 25 stopni. W ciągu 10 godzin przeszedłem z temperatury plus 50 stopni do minus 25 stopni. A mimo tego krew w moim ciele utrzymała temperaturę taką samą wszędzie. To jest oczywisty cud. Jezus powiedział, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Mateusz 24:12. Bezprawie to ta natura buntująca się przeciw Bogu, którą odziedziczyliśmy po Adamie. To natura samowoli, która postępuje niezależnie od Boga. Z powodu bezprawia miłość oziębnie. Jezus powiedział, że w ostatecznych dniach ludzie będą tak bardzo miłować samych siebie, że miłość Boża oziębnie. Ponownie Jezus mówi w Objawieniu 3:15-16, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Letniość jest dla duchowego człowieka tym, czym AIDS dla człowieka fizycznego. Jest to choroba, która atakuje całe ciało. Objawami tej choroby są obojętność względem Domu Bożego, brak zainteresowania Słowem Bożym, nieobecność na spotkaniach modlitewnych, brak dawania na dzieło Boże. Ta choroba jest śmiertelna, rozwija się gwałtownie, kiedy tylko opanuje człowieka wierzącego. Jako przykład tego, jak niebezpieczna jest choroba letniości, możemy popatrzeć na apostoła Piotra. Kiedy Piotr szedł za Panem z daleka, to niedługo potem musiał grzać się przy innym ogniu. Końcowym rezultatem tego było to, że Piotr zaparł się Pana. Niektórzy z Was, którzy przyszli do tej szkoły, idą z daleka. Zapieracie się Pana. Nie mówicie, ja Go nie znam. Wasze zaparcie jest gorsze, gdyż narzekacie na Jego prowadzenie. Grzejecie się przy cudzym ogniu, zamiast zanurzyć się i ogrzać w miłości Bożej. Pali Was gniew, zazdrość, niesnaski, użalanie się nad sobą i tym podobne. Jedyną odpowiedzią na to jest krew Jezusa Chrystusa. Krew utrzyma Kościół gorącym. Krew utrzyma Was we właściwej relacji z Ojcem. Krew utrzyma nasze standardy na właściwym poziomie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy, przez krew Chrystusową.
Efezjan 2:13. Kiedy Piotr szedł z daleka, potrzebował tej krwi. Kiedy Jezus powstał z martwych, powiedział do Marii: idź i powiedz o tym moim braciom i Piotrowi. Co się stało? Ta krew zaczęła przyciągać Piotra bliżej. Wszyscy widzieliśmy już, jak ktoś stawał się letnim i zaczynał się ogrzewać przy cudzym ogniu. Ludzie znajdują wymówki i problemy, by wykręcić się od służby Bogu. Żyjemy w bardzo krytycznym czasie. Rozmnażające się bezprawie powoduje, że miłość wielu staje się letnia. Grzech, świeckość, niewiara i piekło są tam, gdzie nie ma boskiego ognia. Nie można przekonać choroby letniości, by sobie odeszła. Ona musi być wypalona i to krew dokonuje tego wypalenia. Popatrzmy ponownie na krew fizyczną. Krew dostarcza tlen do każdej komórki ciała. Jak jest zadanie, ma tlen? Jest to coś więcej niż oddychanie. Tlen jest lotny, wybuchowy, zapalny i to właśnie czyni w ludzkim ciele. Tlen jest wprowadzany do naczyń krwionośnych i przenoszony do każdej komórki. W momencie, kiedy styka się z komórką, zaczyna wypalać wszelkie zanieczyszczenia w tej komórce. Tlen natychmiast wypala te zanieczyszczenia. Dlatego, kiedy się wytężasz, zaczynasz się grzać i pocić. Tlen dosłownie eksploduje i pali natychmiast wszelkie nieczystości, które, gdyby tam pozostały, mogą doprowadzić do śmierci. W Mateusza 3:11 Jan powiedział: On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Tym ogniem jest Boży tlen w krwi Jezusa. Duch Święty chce zapalić ten ogień w każdej komórce naszej duchowej istoty. On pragnie tym ogniem wypalić wszelkie pozostałości starej natury. To tlen krwi Jezusa spali wszelkie więzy, zakazy, strach i jarzma, które przeszkadzają nam w tym, czego pragnie Bóg. To krew dokonuje oczyszczenia, doprowadzając tlen Ducha Świętego do każdej komórki. Mój przyjaciel w Rosji, biskup w Mińsku na Białorusi, opowiadał mi pewną historię. Jest on ojcem 8 dzieci. Kiedy najmłodsze dziecko miało 3 lata, zachorowało na śmiertelną chorobę. Wiedza medyczna wyczerpała swoje możliwości, nie mogli nic pomóc. Dziecko było pozostawione, by umarło. Nasz biskup i inni chrześcijanie powiedzieli do lekarza: my chcemy dziecko zabrać do domu. Zabrali dziecko do domu i położyli na łóżku. Pastor zawołał swoją żonę i pozostałe 7 dzieci i powiedział do nich: mój syn, nasze dziecko i wasz braciszek umiera. Świat nie może mu pomóc, ale my przyniesiemy go do Boga. Wy, dzieci, często biłyście się między sobą, byłyście niegrzeczne. Wasza matka i ja też walczyliśmy z sobą. Nie fizycznie, ale ja czasami nie traktowałem jej tak, jak powinienem. A ona też reagowała na to nie w taki sposób, jakby tego oczekiwał Chrystus. Wyznamy nasze grzechy jedni drugim. Przeprosimy Boga i będziemy wierzyć Bogu. Bóg powiedział, że mamy wyznawać grzechy jedni drugim i będziemy uzdrowieni. Rodzina tak zrobiła.
Dzieci zaczęły płakać i wyznawać, że bardzo żałują tego, iż walczyły między sobą i czyniły sobie nawzajem złe rzeczy. On powiedział do swojej żony: byłem dla ciebie niedobry, twój ciężar jest za duży, a ja nie byłem takim mężem, jakim powinienem być. Proszę, przebacz mi. Ona zrobiła to samo. Powiedział, że kiedy podniósł swoją głowę, dziękując Bogu, zobaczył, jakby dach tego domu znikał, a jakiś człowiek ubrany na biało przybył przez otwarty dach. Podszedł do kołyski, odkrył przykrycie dziecka i uchwycił dziecko za jego rękę. I zostało natychmiast uzdrowione. Dzisiaj ten chłopiec ma się dobrze i jest zdrowy. Co się stało? Oni usunęli to, co przeszkadzało w przepływie krwi. A kiedy krew popłynęła, dziecko zostało uzdrowione. Krew wykonuje wszystko, co Bóg chce. Kiedy usuniemy wszelkie ograniczenia w jej przepływie, musimy głosić krew i musimy mówić o tym, co przeszkadza w jej przepływie, a przebudzenie, którego szukamy, przyjdzie. Takie są dokonania krwi.